Siema, widzowie. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak dobrze tam piłkarzy seria. Zrobimy 5 rund i zobaczymy. Dobra, bez tego. Dobra, najpierw coś prostego. Ale będzie tylko Romero. Argentyńczyk. Jak się gra w konkretne ligi, to trzeba tutaj właśnie szukać tych piłkarzy, którzy są stricte pod te słabsze kluby. Także wydaje mi się, że chciałem spróbować Papu Gomeza, ale bo chyba go usunęli. Dobra, Nicolas González, czy to on? Okej. Okay. Między 5 a 18. Czyli dość młody piłkarz. I to będzie obrońca. Bądź bramkarz. To może stracić też bramkarz. To nie jest bramkarz, ok? Czyli to jest obrońca. Argentyński obrońca Serie A. O, no, jasna. Przydałoby się znaleźć klub chociaż. Kurde, no nie wiem. Strzela coś takiego, żeby poszukać klubów, ale ciężko będzie raczej. Nie mam co nie leczę. Nie, winie to jest Uruguay. No. Kurde. No nie wiem. Kojarzy mi się to. No najmy. Udinese. 23 lata. Obrońca z Udinese, Argentyniec. Pytanie, kto gra w Udinese? Nie wiem, strzelam do Europeu, wiem, że to nie on, ale dobra. Perez. Cholera. Dobra. Druga runda, to 8 minut do Europeu. Czy on coś tam da? Nic tam nie da. Dobra. Wiecie, jakie są najszybsze gry? Nie trzeba zgadywać ligi. Dobra, starszy od Locatelli'ego, ale młodszy od Orfeu. I nie Hiszpana, nie Włoch. Może znowu ten Winia. Znowu obrońca. Nie ma klubu. Także... Idźmy w to. Chyba nie idziemy w to, czyli tak 27 lat byłoby. Kurcz. Nie wiem. Serio, nie wiem. Nie wiem, kojarzy mi się Smalling, jakiś taki starszy, ale to raczej nie on. No dobra, jakie to mamy kluby? Udine, Juve, Sassu, Teo i Roma. Tutaj na narodowości to jest... to. Chodźmy Musso, czy to coś wydało? Nic by to nie dało.
Nie wiem, chcemy coś takiego. Okej, okay, Hellas. Hellas. Szczerze, nie mam pojęcia. Ja pierdzielę, Paweł Dawidowicz. Dobra, druga runda punktem. Mamy to. Dobra, trzecia. Sorry, że mówię cicho, ale no. Jestem. Jesteśmy w nocy. Nagrywam sobie. Dobra. Na razie dwie rundy. Jedna przegrana, druga porażka. Jedna wygrana, druga porażka. Dobra. Znaczy pierwsza przegrana, druga. Pierwsza porażka, druga wygrana, o tym chodzi. Dobra. I gramy dalej. Luka Jović. Nic nam nie dał. Dodo. Też nic. Może bramkarz. Szczęsny. I to będzie pomocnik. Okej. Okay. To pójdźmy może w Andrzej Zangiza. Wiek to będzie tak 28-29. Nie wiem, Bonaventura dajmy. Ciężkie to jest, powiem szczerze. Więc ja zacząłem wypisać, ale nie wiem, postrzelajmy w coś. Tak bez sensu trochę, ale dobra. No, nie będzie coś takiego. Nie wiem, ostatni strzał to będzie, nie wiem. Politano. No ja nie wiem, co to będzie. Hatebur. O. Kurde, nie poszedł tym stropem, dobra. 2-1 dla gry. Runda czwarta. Do WWU. Napastnik. Okej. Okay. To będzie Dziuram. Starszy napastnik. Nie Francis to od Giroud odpada. Nie wiem, Lukaku. Lukaku. Dobra. 2-2. Ostatnia runda. Czy dam radę? Bierze. Musicie leżeć we mnie też. Należy, ale to jest śmieszne. My nie mieliśmy ani jednego Włocha. Był Argentyniec, był Polak, był Belka. Na sam koniec to był Holender. Zobaczymy. I teraz też się będzie Włocha. Także słuchajcie, no ciekawa sytuacja. No, obrońca. Nie, Inter. Nie wiem, poszedłbym w kart. Dobra, Karolina, to jest Polak, może żeby to byś pomogło, nie. Obrońca. Nie wiem, w tym gminie coś mi chodzi po głowie, ale chyba nie on. 20, 30 lat co najmniej ma. Smalling. Obrońca Lomy. Między 29-30, tak no 30 coś ma lat. Diego Llorente, czy to on? 3-2 dla mnie, a nie byłem taki pewny. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, elo.